Stop! To jest na żywo! Szarpanina na schodkach streamera IRL. Generalnie Nusa podesłał nam ziomek felus777 na Instagram Ale Aferki i opisał całą sytuację, która wydarzyła się na streamie Młodego O. Tak, zaczynając od początku, Młody O robił sobie streama, w którym rozdawał kanapki i wodę dla bezdomnych. No i gdy on już rozdał po prostu całe itemki, poszedł na warszawskie schodki, napić się piwka, trafił do jakiejś restauracji, która była na Łodzi, wypitał kilka browarków i udał się w kierunku samych schodków. Okazało się, że na tych schodkach nagle wybuchła jakaś afera. Tak i jest. Gdzieś tam dużo młodocianych zaczęło się gdzieś tam przepychać, jakaś szarpaninka była i tak dalej. Generalnie no, młody to pokazał na Twitchu. Tak, młody to pokazał na Twitchu, generalnie gdzieś tam podbijali do niego widzowie, tak. Było wszystko fajnie i tak dalej, aż nagle streamer... Podbił w ogóle po tej całej sytuacji do niego jakiś ziomek i powiedział mu, że za tą sytuację nagrywania no leci ban na Twitchu przeważnie, wiesz, że za bitkę i tak dalej. Z Twitcha, no. Młody O. Ej, ale tam są dymy, ja to się boję podchodzić, bo bana dostaniesz, no. No i on, wiesz, on tam pogadał z nim chwilę, no i później pewien chłopak podszedł, już oni tam, wiesz, krzyczeli jakieś ziomki właśnie do kamery i tak dalej, no i było widać tam grupkę chłopaków, którzy podbijają i jeden już było widać, że kopa chce sprzedać dla Młodego. Tak. On mu mówił w ogóle, żeby to usunął, no ale to było na żywo, więc... Tak. Jakby to jest idiotyczne, a Młody O, że... To jest na żywo, więc jak on to ma usunąć? To już przeszło. Tak, no i ten chłopak, który się spiął właśnie do Młodego, zaczął z kumplami go gonić, tam właśnie poleciał kop. Podobno jeden z nich miał gaz pieprzowy. Okej, ale to był... A widzicie, gdyby Młody O, tak jak ja, miał gaz na niedźwiedzie, to by po prostu zgasił oponentów. Ja mam gaz na niedźwiedzie, taka budka, taka butelka, znaczy nie budka. Taka butla, ogólnie na 10 metrów psikarz i z tego co czytałem, to można zgasić jakąś mini manifestację, nie? Więc na przykład jakby kiedyś feministki przyjechały do mnie pod dom jakąś manifestację robić, to bym je z okna zgasił wszystkie. Gdzie ja to noszę? W kieszeni. Znaczy nie, żartuję, nie noszę w kieszeni. Trzymam to w samochodzie zamiast gaśnicy. Raz mnie policjant zapytał, czy mam gaśnicę, pokazałem mu gaz na niedźwiedzie i wiedział, z kim ma do czynienia. A z drugiej strony mam oczywiście karabin, nie? Półautomatyczny. Zresztą wczoraj pokazywałem, nie będę się tutaj chwalił bronią, bo to też ten... Była kiedyś taka sytuacja tutaj we Wrocławiu, na ulicy Zwycięskiej, w banku PKO, że napadli na bank. Naprzeciwko tego banku jest tor konny, tam ogólnie na konie jakieś skakanie przez płotki. I obok jest elektrociepłownia, więc wuja wszedł na komin elektrociepłowni i z 330 metrów załatwił tutaj tę sytuację w jedyny normalny sposób. No. Nie było oczywiście o tym w mediach, bo nawet policja nie zdążyła przyjechać, a już spacyfikowałem oponenta, więc potem tylko podjechała śmieciarka i go wyrzucili na śmieci, więc no. Ale dostałem ogólnie puchar za to. Jak chcecie, wam pokażę. Dostałem puchar od prezydenta Wrocławia. Proszę bardzo. Taki puchar dostałem od prezydenta Wrocławia. Nie, serio mówię. No bo Zel się patrzy tutaj i podziwia. Więc no, ja ogólnie jestem groźny. Nie wiem, jak macie jakiś problem, to zapraszam na ustawkę i tyle. Możesz z kolegami przyjechać. No, kopnięcie? Tak, on dostał kopa i to nawet widać na nagraniu, gdzie on jeszcze jest z tymi chłopakami, co tam ryczeli, wiesz, au, au i tak dalej. No. I dostał tego kopa. Przewrócił, ale jakieś dziewczyny pomogły mu i odgarnęły tych chłopaków, którzy gdzieś tam się na niego rzucili, nie? Okej. Okej, czyli w skrócie tu była jakaś soluwa obok. On sobie to streamował, bo jest IRL streamerem. Podbił do niego ziomek, no hej, kasuj to, kasuj. On mówi, ty gościu, to jest na żywo, nie skasuję ci tego. A to Usuwaj to, zostaw. To jest na żywo! Nie, weź, zostaw spokojnie. Już, usunę, no! Cztery osoby się na mnie rzuciły, nie mogę pokazać ręki. Nie mogę pokazać ręki, bo dostanę bana. Temu bez powodu. Bez powodu. No i co, no i stream jeszcze trwał chyba później z 30 minut, on wracał do domu, no i opowiedział tą całą historię właśnie, że te dziewczyny pomogły i tak dalej. No i... Ja generalnie nigdy się nie spotkałem z Młodym O, nie?
Ja też nie. Ale sam fakt właśnie tego, że tak mega chillerkowy taki stream to był, nie? Podobało mi się to. Ja też się nie spotkałem. Fajne, ale ja też się nie spotkałem, ale podobno już miał taką sytuację w autobusie. Miał, miał w ogóle akcję, tak, miał akcję w autobusie z jakimś gościem. Jaki mam? Jeszcze raz, jaki mam? Może pan odejść? Może pan się odsunąć? Może pan się odsunąć? Weź zatrzymaj ten autobus. On tam chyba też ma coś takiego, nie wiem, czy jak donaty mu wysyłają, że, to że te dźwięki lecą. Mocny voice, no. Ta, i był stary w restauracji na przykład i tam też była taka pseudospina jakaś z ludźmi właśnie z restauracji. Więc generalnie bardzo odważny content młody oprowadzi. Kurde, nie jest odważny, bo nie oszukujmy się, jest osób, które są na tyle atencyjni i na tyle mają... nie wiem, coś nie po kolei w głowie, że odpalisz sobie streama i wiecie, jeśli ja bym się przeszedł po Wrocławiu, no to nie byłoby ciężko, żeby osoby z Wrocławia pokminiły, gdzie jestem. No to wystarczy tam podjechać. Od tego do momentu, kiedy przyjedzie ktoś, nie wiem, żeby ci liścia wypłacić w 6 osób, no to jest już taka granica, nie? No. Ja to chyba bym nie dał rady czegoś tego zrobić, bo nie? Mnie by zjadło po prostu. Cringe'owa by mnie zjadła, jakby stary zaczął, nie wiem, jakieś laski, wiesz, dostajesz dziwne na przykład, krzyki. Nie, to najlepiej jakbyś dostał do Nate'a na przykład, wiesz, siedzisz sobie w knajpie i pani za tobą bardzo śliczną ma dupę, na przykład coś takiego. A, no, no, i, no, no, i masz no, takie jak chuj, nie? A musisz to mieć, bo to jest content. Ta. No jakbyś się wyłączył, no to też wtedy ludzie by popatrzyli, a ty jesteś stypa, miękki, stypa. Nie? Stypa, dokładnie. Tak, ja miałem kiedyś sytuację, że gość się do mnie próbuje z tym streamerem, a takich to wiesz, to jest wiele. Dlatego ja mam gaz na niedźwiedzie. Mam w takiej butli trochę jak taka mała gaśnica. Normalnie jak wychodzę na miasto, to sobie jak strażak na plecy biorę butlę i w razie czego ściągam. No i tyle, no. Neutralizuję oponentów. Dzisiejsze aferki były złożone z dwóch newsów, ale były one naprawdę... No, takie dwa soczyste newsy. Tak, mocne juicy newsy. Ja w każdym razie gdzieś tam, jeżeli chodzi o tego triala Julki, to już nie chcę wypowiadać, bo to jest tak jakby nakręcanie mimo wszystko dalej takiego czegoś, co ja nie wiem, czy to jeszcze w ogóle się pociągnie w jakiś sposób, czy nie, ale wydaje mi się, że nie. W każdym razie młody O, fajny streamer fajny. I kurde, fajny content. Ja sobie oglądam jego streamy, jak będzie mi się nudził. Tak, jak odpali streama, to ja sobie wejdę i zobaczę młodego O, co on tam w ogóle kręci. Młody O, to jest dobry streamer. Kręci beczułkę. Kręci, no. To. Spoko się wydaje. Wydaje się bardzo w porządku ziomkiem, a wracając do Pema, no to ja stoję za Pemem. Julii Pels, moim zdaniem, nie można wierzyć w nic, co mówi. To jest moje zdanie po prostu. Okay. Dziękujemy wam, moi drodzy, za obejrzenie dzisiejszych afer i zapraszamy was do kolejnych już jutro. Wrzucamy zazwyczaj w godzinach 21-22, teraz mogę już to powiedzieć, bo mniej więcej te newsy robimy zazwyczaj gdzieś po południu, żeby zebrać sobie wszystkie najświeższe informacje i później są one montowane. Tak więc wieczorkiem zazwyczaj wrzucamy, około godziny 21. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić dzwonka, zostawcie subskrypcję, lajka oczywiście pod filmem i na, jeżeli macie jakieś fajne, ciekawe newsy, to wysyłajcie. Bo 6 solówek wygrałem w ostatnim tygodniu. Bierzesz solubę, typ do ciebie leci z łapami, a ja szybko wyciągam gaz, pryskam go po oczach, kopię go, zabieram mu telefon, portfel i ten. Jeszcze żaden nie zdążył dolecieć. Normalnie pryskasz mu po oczach i elo. Tylko ważne jest to, żebyście zawsze wybrali miejsca. Wasz narożnik do bójki ulicznej był z wiatrem, a nie pod wiatr. Na Śląsku też o tym coś już gadają? No właśnie, Klaudia. Nie no, to już poszło w świat, już wiadomo. Ja mam na razie 6-0 rekord, jeśli chodzi o uliczne walki. Powiem wam tak, ta walka na stacji, gdzie przegraliśmy 2-1 z łopem, została, no oczywiście zgłosiłem protest, bo do ulicznej federacji sportów walki i została uznana za nieodbytą z racji tego, że miałem takie spodnie. No miałem tutaj problemy, że tak powiem, spodniowe. Miałem bardzo obcisłe dżinsy i nie mogłem równowagi w momencie, jak mnie ziomek odepchnął, to nie mogłem rozkroku zrobić, żeby wiecie, do tyłu na nodze ustać i potem mu Superman puncha. Została uznana za nieodbytą, chociaż ja wnioskowałem, żeby jednak werdykt zmienić na moją korzyść. Skoro Casio może, to ja też. 2-1 przegrać, bo ja wstydź się. Ale to nie moja wina, że Jasiu podczas tej walki zraszował typa, jakby kurwa biegł na mobilitkach i do niego podbił kurwa jak Gragas, że tak brzuchem kurwa do przodu. Typ go kurwa z bodyslama chciał slapnąć. Wyrwał pizdę i już potem było 1-1. Więc ja się tak naprawdę za mięso armatnie tam zrobił. To nie moja wina, że mój partner do bitki był jakimś kukoldem.